Witam wszystkich z tej strony MS i przedstawię Wam dzisiaj nową podróż pełnej cudów, która pojawiła się dziś na testowym serwerze, także na dniach powinna uderzyć też na te serwery globalne. Z nagród, jakie mamy do wyboru, są to 24-godzinne skrzynki, skrzynka złota razy 9, skrzynka doświadczenia, którą już odebrałem, razy 4, skrzynka proszku razy 3. I do tego mamy 30 srebrnych, 20 złotych emblematów i 10 czerwonych skrzynek. A z główną nagrodą są to karty astrologa. Jest ich dokładnie 10. Tak więc zacznijmy tą wyprawę. Tu jest dużo gadania na początku. Także raczej chyba sobie to odpuścimy. Tylko tutaj to pierwsze chwilowe. I teraz tak, biorąc pod uwagę poprzedni event tego typu, mamy tutaj dwóch bohaterów do wyboru. Radziłbym wybrać Queenie Jokera, gdyż mogą oni się przydać. Ja sam jeszcze nie wiem, czy będą oni przydatni, czy nie, ale na wszelki wypadek ich wezmę. Dobra, tu będzie gadanie, to ja sobie zapauzuję wideo. No i dobra, po tej całej naszej gadce, którą dostaniemy, wybieramy pierwszą stroną, którą idziemy, będzie prawa strona i będzie tutaj ten górny obóz. Przechodzimy tą walkę. No ja zawsze używam do tego standardowego składu. Szybko walki się nimi wygrywa. Tutaj dalsze gadanie. I mamy tutaj coś na zasadzie właśnie wierzchołków czasu. Po każdej walce pnącza będą się rozwijać i będą blokować nam drogę. Także kierujemy się po ten zwój. Weźmiemy go. Tutaj w tym miejscu jest skrzynka właśnie z dustem. Kolejnym punktem, który zrobimy, to zniszczymy sobie tą osadę na dole używając armaty. Także jedna walka zaoszczędzona. I pomijamy ten obóz, nie będziemy uderzać. Idziemy tutaj na następny. Zbijamy tego kompa. I wchodzimy dalej. Bierzemy sobie ten zwój. I skrzynkę złota. Teraz idziemy do następnej walki. Będzie ona tutaj ta najbardziej po prawej stronie wysunięta. Chodzimy sobie dalej, jako że właśnie zabiliśmy tego kompa, możemy bez problemu sobie tutaj wejść. Bierzemy kolejną nagrodę, tym razem skrzynki dustu. Teraz udajemy się na środek mapy. Zabijamy ten obóz. Nie wiem właśnie, czy tu powinien być Joker użyty, czy Queen razem z nim, ale zobaczymy. Mamy tu jakąś wskazówkę. Zabijamy to jeszcze raz. Teraz idziemy sobie tutaj w lewą stronę. Zbieramy sobie zwój. Odbieramy nagrodę.
Teraz idziemy do kolejnej odnogi. Tym razem będzie to ta. Walki, jak widać, nie są ciężkie. I udajemy się po... Jeszcze się pozwól, nie udajemy, tylko po żółtą dźwignię. Przekręcamy ją. Idziemy tutaj na tą walkę. Używamy niebieskiej dźwigni. Wracamy do żółtej. Idziemy wystrzelić sobie z armaty. I z powrotem idziemy sobie do żółtej dźwigni. Wchodzimy odebrać kolejny fragment tego snu. Zabieramy naszą nagrodę. Teraz zmieniamy pozycję niebieskiej dźwigni. Uderzamy w ten obóz. Idziemy odebrać kolejny fragment. Odbieramy nagrodę. I teraz walczymy sobie z tym koszmarem 4 razy. Czyli jednak wystarczyło jednak dwukrotnie wygrać i tym oto sposobem kończymy naszą przygodę na 100%. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu.